Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże, witam szanowni Państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem Marcin Beściak, filolog klasyczny, tłumacz świętego Tomasza Zakwinu. Kłaniam się, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktorze. Kontynuujemy nasz cykl o nauce Świętego Tomasza, o tezach tomistycznych 24. W poprzednim programie, jak Państwo pewnie pamiętają, omówione zostały dwie pierwsze tezy tomistyczne i sama, w ogóle samo zagadnienie tych tez, czym one są, przez kogo zostały stworzone jaka jest ich wartość doktrynalna, ich autorytet doktrynalny. Dzisiaj kontynuujemy te rzeczy, dwie kolejne tezy, które dosyć mocno wiążą się z problemem, herezją panteizmu. Panteiści, także panteiści katolicy chyba się Świętego Tomasza nie nauczyli, gdy żeby to zrobili, to by w te błędy panteistyczne nie popadali. Te tezy właśnie pokazują, dlaczego pan panteizm jest błędem i o tym wszystkim będziemy dzisiaj Państwu opowiadać. Będzie oczywiście Marcin Beściak o tym opowiadał, a ja tylko nie będę pytał. Zachęcam Państwa w tym momencie do tego, żeby wspierać nasz kanał. To można robić tak, jak jest rozpisane pod tym nagraniem. Przygotowujemy dla Państwa serial władcy świata, o możnych tego świata, takich jak Bill Gates i jego pokroju, którzy chcą przebudować naszą rzeczywistość. I no cóż, zniszczyć cywilizację Zachodu krótko, mówiąc wszystkie informacje, jak można tego wsparcia udzielić pod tym nagraniem. A przechodząc z naszego tematu, zanim przejdziemy do testów już właściwych, tych trzeciej, czwartej, testomistycznych, to problem panteizmu, który będzie dla nas takim punktem odniesienia. Czym jest w ogóle herezja panteizmu, na czym się zasadza i dlaczego jest popularna dzisiaj, także w Kościele katolickim. Problem panteizmu można ujmować dwojako. To znaczy, można rozumieć panteizm jako system rzeczywiście teologiczny, to znaczy ujmujący od jakiegoś, od jakiejś strony zagadnienie Boga, albo jako problem filozoficzny. I z punktu widzenia historii myśli, z historii filozofii, takim najbardziej um, reprezentatywnym i głównym źródłem odniesienia dla panteizmu, jest Baruch Spinoza. Spinoza w swoim wielkim dziele, którym była etyka, przedstawiał Boga jako jedność wszystkich substancji. I właśnie dlatego, wtedy oczywiście jeszcze nazwa panteizm nie funkcjonowała, natomiast dopuszczając się lekkiej ahistoryczności. Można powiedzieć, że Spinoza był pierwszym, który tak wyraźnie przedstawił panteistyczny punkt widzenia. To znaczy, przedstawiając Boga jako jedność wszystkich substancji, de facto Spinoza pokazuje, że Bóg jest wszystkim, ale i wszystko jest Bogiem. Co ostatecznie prowadzi do wniosku, że Bóg i świat, nie są od siebie odrębne, nie są różne. Czyli Bóg nie jest transcendentny. Bo wiemy zarówno z objawienia, jak i z nauki Kościoła, że Bóg jest bytem transcendentnym. Co to znaczy? Właśnie. Co to znaczy, że Bóg jest transcendentny? Transcendentny dosłownie z łaciny oznacza przekraczający lub wykraczający poza coś. W tym przypadku poza rzeczywistość stworzoną. Więc wyznając. Że Bóg jest bytem transcendentnym, wyznajemy, że Bóg nie jest częścią stworzonego przez siebie wszechświata. Oczywiście wiemy, że Bóg jest wszechobecny. Czyli zdanie, że Bóg jest wszędzie albo Bóg jest we wszystkim, jest prawdziwe, ale nie należy tego rozumieć w tym znaczeniu, że każda rzecz jest Bogiem. Prawda? Bo co prawda, mamy u e, świętego Pawła. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie święty Paweł pisze takie zdanie, że ostatecznie zostanie pokonany, zostanie pokonana śmierć, przeciwnik i w ten sposób Bóg stanie się wszystkim we wszystkim, to znaczy we wszystkich rzeczach. Ale tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to nie jest zdanie takie twierdzące, że Bóg jest, Wszystkim we wszystkim, tylko to jest zdanie celowe. Po to, aby Bóg był kiedyś, czyli w czasach eschatologicznych. Dopiero wszystkim we wszystkim, albo we wszystkich rzeczach. Czy z tego nie wynikałoby, że panteizm jest by tak rzec celem? Sam panteizm nie. Natomiast e, zjednoczenie z Bogiem, tak. Różnica polega na tym, że w katolickim, czy ortodoksyjnym rozumieniu zjednoczenie z Bogiem nie polega na zatarciu granicy ontologicznej. To, że dusze zbawionych zjednoczą się z Bogiem, nie znaczy, że oni przestaną być sobą i staną się Bogiem w sensie dosłownym. Każdy ze zbawionych pozostanie tym, kim jest, ale jednocześnie będzie miał udział w życiu samego Boga poprzez wizję uszczęśliwiającą, nie stając się jednak samym Bogiem w sensie dosłownym. Natomiast wracając do Spinozy, o którym mówiliśmy, a bardzo ciekawe z punktu widzenia właśnie historii, idei jest to, że recepcja Spinozy, a zwłaszcza w XVIII wieku, doprowadziła do powstania takiego bardzo słynnego sporu filozoficznego, sporu znanego jako kontrowersja panteistyczna. Właśnie, to był spór filozoficzny, bardzo głośny w latach, późnych latach 80. i 90. XVIII wieku w Niemczech. A spór, w którym z jednej strony Fryderyk Henryk Jacobi, a z drugiej strony Mojżesz Mendelssohn spierali się z sobą o to, czy panteizm Spinozy z konieczności prowadzi do ateizmu i do determinizmu, czyli. W wielkim uproszczeniu do zanegowania wolnej woli człowieka i jego wpływ na jego własne losy. Jakobi, którego co ciekawe oskarżano, a właściwie berlińskie kręgi oświeceniowe oskarżały o to, że jest kryptokatolikiem, przedstawiał właśnie taki bardzo racjonalny i logiczny argument za tym, że przyjęcie panteizmu Spinozy rzeczywiście prowadzi do ateizmu. I w ramach takiej o, lekkiej anegdoty, bo to nie było do końca na poważnie, napisane nieco później inny niemiecki filozof, Ludwig Feuerbach, pisał, że każda teologia prowadzi z konieczności do panteizmu, a każdy panteizm, czy w ogóle panteizm, prowadzi do ateizmu. Przy czym to za, zaznaczam tutaj, że to jest ich punkt widzenia. To, o Feuerbach Nie? religii nienawidził i budowano marksizmie. Jakby. Tak, dlatego to, co Feuerbach, a wcześniej e, inni zwolennicy panteizmu pisali o teologii, to tak naprawdę dotyczy ich wyobrażenia, <laughs> ich wyobrażenia teologii, a więc rozpatrywania katolickich dogmatów właśnie z panteistycznego punktu widzenia. Tak więc ta rzecz z panteizmem wygląda, co do samej zasady, ale panteizm rozpowszechnił się też w kościele katolickim w wieku XX. Natomiast do tego przejdziemy w momencie, w którym już omówimy tezę św. Tomasza, aby najpierw dać ten grunt właściwej nauki, a potem pokazać, jakie są błędy współczesnych, także panteistów oczywiście, wiąże, co się wiąże z nazwiskiem Tajarda do Sherdena. Teza to mistyczna zatem teza trzecia, która brzmi następująco. I dlatego w bezwzględnej racji samego bytu, sam Bóg istnieje przez się. On jeden jest zupełnie pojedynczy. Wszystkie inne jestestwa natomiast posiadają tylko udział w bycie i mają naturę, która byt ten ogranicza. Są one złożone z istoty i istnienia jako pierwiastków rzeczowo różnych, więc teza, która niezwykle jasno podkreśla odrębność Boga i rzeczy stworzonych, na czym to konkretnie polega, dlaczego ta odrębność jest faktyczna. Teza rzeczywiście przedstawia tę odrębność w sposób bardzo jednoznaczny, natomiast niekoniecznie będzie jasna dla każdego, kto nie jest zanurzony w arystotelesowskim czy tomistycznym schemacie pojęć filozoficznych. Więc zwróćmy w pierwszej kolejności uwagę na to, że sama treść tej tezy odsyła nas do tezy poprzedniej. Do tezy poprzedniej. A teza poprzednia mówi i uczy nas. Że akt jako doskonałość może doznać ograniczenia jedynie ze strony możności. I to właśnie wyjaśnia, czym ostatecznie Bóg jako akt pierwszy różni się od każdego innego bytu, to znaczy od wszystkich bytów stworzonych, od wszystkich bytów niebędących po prostu Bogiem. Mianowicie różni się tym, że Bóg nie tylko, czy właściwie nie tyle ma istnienie. Bo my wszyscy mamy istnienie. Bóg nie tyle ma istnienie, co jest istnieniem, natomiast my wszyscy, jako byty stworzone, byty nie będące samym Bogiem, nie jesteśmy istnieniem. Gdyby mamy. Bóg miał istnienie, to istnienie musiałoby być od niego odrębne, więc musiałby je przyjąć, w konsekwencji nie byłby doskonały. Dokładnie tak. Gdyby nie był źródłem własnego istnienia, musiałby je przyjmować od jakiegoś innego aktu, czyli od innej przyczyny. I w ten sposób musielibyśmy poniekąd szukać Boga poza Bogiem, ponieważ sam Bóg nie byłby dla siebie i dla własnego istnienia wystarczającą racją bytu, czyli nie uzasadniałby swojego własnego pojęcia i swojego własnego istnienia. Zupełnie inaczej rzecz ma się z wszystkimi bytami stworzonymi. Mianowicie żaden z nich nie jest racją bytu samego siebie. Mówiąc. Że byt stworzony nie jest racją bytu samego siebie, mam na myśli to, że sam w sobie nie wystarcza dla uzasadnienia własnego istnienia, ponieważ w odniesieniu do każdego stworzonego bytu możemy wyobrazić sobie sytuację, w której tego bytu nie ma. Każdego z nas tak naprawdę mogłoby w tym momencie nie być na świecie, każdy z nas mógłby się nigdy nie narodzić. Co więcej, przyjdzie czas, że każdego z nas na świecie nie będzie, a mimo to w żaden sposób nie naruszy to. Ogólnego porządku świata, ogólnego porządku istnienia. A jest tak dlatego, że nikt z nas nie jest konieczny na tym świecie poza Bogiem, tylko Bóg jest konieczny, żeby uzasadnić samo istnienie świata, czyli to, że, mówiąc w języku starożytnych filozofów, istnieje raczej coś niż nic. Właśnie Bóg jest odpowiedzią na to pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Dlatego, że Bóg jest. I to jest pierwsza, pierwsza przyczyna każdego bytu istnienie Boga. I to, że Bóg jest swoim istnieniem, czyli mówiąc językiem już bardziej filozoficznym, ściśle tomistycznym, Bóg jest ipsum esse subsistens, czyli samym bytem samoistnym. Co to znaczy, że byt jest samoistny? To znaczy, że istnieje przez się, a nie przez coś innego. To znaczy, że jego istnienie, jest Jego własnym istnieniem, a nie istnieniem zapożyczonym od czegoś, od czegoś innego. Możemy powiedzieć przez taką analogię, czy przez takie porównanie, że <laughs> tak jak Słońce świeci własnym światłem, a Księżyc świeci pozornie, bo świeci światłem odbitym od Słońca, tak samo Bóg istnieje sam przez się, a stworzenia istnieją tylko przez to, że przyjmują istnienie od Boga. I właśnie z tego faktu, że stworzenie przyjmuje istnienie od Boga, wynika realna różność czy realna różnica między istnieniem a istotą w stworzeniu. Ponieważ, żeby przyjąć akt istnienia od Boga, czyli od aktu pierwszego, stworzenie musi posiadać już pewną możność. Ponieważ, przypomnijmy, że w tym porządku istnienia Możność jest po prostu zdolnością do przyjęcia bytu, czyli do przyjęcia istnienia. Skoro więc stworzenie przyjmuje istnienie od Boga, a więc z zewnątrz, to w samym stworzeniu musi istnieć realny, a nie tylko pojęciowy rozdział pomiędzy istotą i istnieniem. Istotą jest to, co jest, a istnieniem jest to, przez co. Jest. Więc istnienie jest przyjęte w istotę. A no, czy istota da się w ogóle pomyśleć bez istnienia? W porządku istnienia istota oczywiście nie występuje sama w sobie. Natomiast w porządku poznania, ponieważ musimy tutaj zawsze rozróżniać te dwa porządki. Czym innym jest porządek istnienia, czyli to, jak rzeczy albo byty istnieją faktycznie. I z drugiej strony, porządkiem poznania. To znaczy to jak my poznajemy rzeczy. I tutaj można podać bardzo taki sugestywny przykład rozróżnienia tych dwóch porządków, mianowicie istnienie Boga. W porządku istnienia ono jest oczywiste. To, że Bóg istnieje w porządku istnienia jest oczywiste, bo jest aktem czystym. Akt czysty nie może nie istnieć, bo to byłoby samym zanegowaniem tego, czym On jest. Natomiast w porządku poznania, czyli tego jak my poznajemy rzeczywistość Boga, jak dowodzimy istnienia Boga, jest dokładnie odwrotnie. W porządku poznania istnienie Boga nie jest oczywiste, bo w porządku poznania, z racji tego, że jesteśmy ludźmi, a więc istotami materialnymi, przynajmniej częściowo, o, tyle, o ile jesteśmy zbudowani z ciała i z duszy, jesteśmy skazani na poznanie za pośrednictwem zmysłów. A pod postrzeganie zmysłowe podpadają tylko inne byty materialne. Dlatego istnienie Boga w porządku, właśnie poznania, jest dla nas dostępne tylko pośrednio, ponieważ poznając skutki, mianowicie rzeczy stworzone, z ich istnienia wnioskujemy o koniecznym istnieniu pierwszej przyczyny, czyli o istnieniu Boga. I to mam nadzieję, że daje jakieś wyobrażenie na temat różnicy pomiędzy porządkiem istnienia z jednej strony, a porządkiem poznania z drugiej strony. One oba odnoszą się do tej samej rzeczywistości, ale z konieczności muszą ujmować ją od różnych stron. Po prostu dlatego, że jesteśmy no niedoskonali po prostu. Nasze poznanie jest ograniczone i jest niedoskonałe i gdybyśmy poznawali rzeczy tak, jak one istnieją, to nie byłoby tego rozróżnienia dwóch porządków, ale wtedy bylibyśmy Bogiem, bo tylko Bóg poznaje rzeczy tak, jak one istnieją, bo sam jest źródłem ich istnienia. A sam siebie Bóg poznaje w sposób doskonały. Powiedział Pan, że wszystkie rzeczy stworzone, można by sobie było wyobrazić, że one nie istnieją. I kiedyś nawet tak będzie, że istnieć nie będziemy w tym porządku materialnym. A gdyby nie istniał w ogóle cały wszechświat, to wtedy? Wtedy istniałby Bóg. Gdyby nie istniał e, cały wszechświat, Istniałby Bóg w swojej rzeczywistości wewnętrznej, która nadal jest rzeczywistością relacyjną, bo Bóg jest bytem prostym, o czym tutaj uczą nas właśnie tezy tomistyczne. Jest bytem prostym w tym sensie, że jest bytem niezłożonym, ale nadal jest trójcą świętą. To znaczy, w samym wewnętrznym życiu Boga ma miejsce rodzenie syna z Ojca, syn. Wieku iście pochodzi od Ojca, a więc nie tylko raz kiedyś w przeszłości, ale nieustannie, ponieważ Bóg jest ponad czasem. Więc ta relacja pochodzenia Syna od Ojca, czyli relacja rodzenia, a także relacja pochodzenia Ducha Świętego od Ojca i Syna są wieczne, są poza czasem. Więc nawet gdyby wszechświat zewnętrzny w stosunku do Boga nie istniał, to i tak Bóg nadal jest nieskończoną rzeczywistością. Pytałem o to dlatego, bo mogłoby się wydawać, że jeżeli nie istniałby żaden, nie, nic by nie istniało, no to wtedy niczego byśmy, by tak że nas też by nie było, ale gdyby we, jak, wyjąć tylko człowieka, który byłby w stanie poznawać, a nie istniałoby nic innego nie, materialnego, to wtedy jak mógłby poznać istnienie Boga? Gdyby nie istniało nic innego w świecie materialnym, tak, tak ale człowiek by istniał? Tak. Poniekąd odpowiedź na to pytanie znajdujemy u Świętego Tomasza tam, gdzie Święty Tomasz mówi o poznaniu duszy ludzkiej w stanie odłączonym od ciała. To znaczy o tym, jak dusza ludzka poznaje Boga po śmierci, a przed zmartwychwstaniem, ponieważ odłączenie od ciała dla duszy ludzkiej jest czymś tymczasowym. Tu nie jesteśmy w szkole Platona, tylko w szkole Arystotelesa. I wiemy, że dusza nie łączy się z ciałem za karę na chwilę, po to, żeby odpokutować jakieś domniemane wcześniej popełnione grzechy, tylko dla duszy ludzkiej połączenie z ciałem jest czymś naturalnym. W związku z czym oddzielenie duszy i ciała, a co za tym idzie intelektu, który jest władzą niematerialną i duchową, czysto duchową, od władz poznawczych, zmysłowych. A więc zmysłów zewnętrznych, ale także pamięci, wyobraźni, zdolności kojarzenia i tak to jest stan, który w pewien sposób idzie wbrew naturze człowieka. I dlatego zmartwychwstanie, czyli ponowne połączenie duszy człowieka z jego wcześniej martwym ciałem, jest poniekąd dopełnieniem cudownym, dopełnieniem ludzkiej natury, ponieważ dusza ponownie odzyskuje. A swoje prawdziwe zdolności poznawcze. Natomiast wracając do tego pytania, które pan redaktor tutaj trafnie zadał: jak byśmy poznawali, gdyby nie istniały rzeczy, czy gdyby nie istniała cała rzeczywistość materialna? Święty Tomasz przedstawia to tak, że dusza odłączona od ciała otrzymuje formy poznawcze bezpośrednio od Boga, a więc podobnie jak poznają aniołowie. Aniołowie, będąc substancjami oddzielonymi od materii, czyli mówiąc prościej, będąc czystymi duchami, poznają Boga, samych siebie, ludzi, świat i tak dalej, nawet rzeczy materialne, o wiele doskonalej niż człowiek, mimo że nie mają w sobie żadnej materialnej władzy poznawczej, a poznają wszystkie te rzeczy właśnie dzięki formom poznawczym otrzymywanym bezpośrednio od Boga. I prawdopodobnie tak samo będzie wyglądało poznawanie zarówno Boga, jak i aniołów, jak i innych dusz ludzkich w przypadku dusz zbawionych, przebywających w niebie z Bogiem i aniołami. Natomiast trochę tutaj już tym pytaniem i tym wyjaśnieniem odchodzimy od tego, o czym konkretnie mówią nam dwie tezy tomistyczne, które dzisiaj omawiamy, mianowicie dotyczą one istoty istnienia z jednej strony, a z drugiej strony dotyczą poznania przez analogię. Wracając jeszcze zanim przejdziemy do poznania przez analogię, na czym polega błąd panteistów w takim razie? Czy oni negują fakty rozróżnienia na istotę i istnienie w rzeczach stworzonych? Panteizm w zasadzie polega na zaprzeczeniu realnej różnicy między Bogiem a światem. Czyli pomiędzy Bogiem a nami, można powiedzieć w uproszczeniu. I proszę zwrócić uwagę na to, co tutaj autor książki, Ojciec Hugon, pisze, omawiając. Książki, pokażmy podstawy katolickiej filozofii, bo w tym tak. programie jeszcze żeśmy jej nie pokazywali, Ojca Edwarda Hugona. Omawiając właśnie trzecią tezę tomistyczną, Ojciec Hugon e, pisze, gdyby istnienie stworzeń, a więc istnienie realnie, Różne od istoty. Gdyby istnienie stworzeń nie różniło się od ich istoty, wówczas byłoby ono aktem czystym, nieskończonym i jedynym, a co za tym idzie, ustałaby wszelka różnica między człowiekiem a Bogiem. I to właśnie jest kluczowe stwierdzenie w komentarzu do tej tezy tomistycznej, kluczowe z punktu widzenia naszego stosunku do panteizmu, albo z punktu widzenia stosunku panteizmu do religii. W ogóle takiej religii rozumianej teistycznie, czyli w naszym przypadku chrześcijańskiej. Mianowicie odrzucenie realnej różnicy pomiędzy istotą a istnieniem powoduje, że zaciera się różnica między aktem czystym a aktem pochodzącym od aktu pierwszego, co prowadzi do zatarcia w ogóle różnicy pomiędzy Bogiem a stworzeniem. Tworzy to taką a jednolitą masę bytu, gdzie Bóg jest tylko takim ogólnym pojęciem, pewnym słowem, wyobrażeniem albo obrazem, ale z całą pewnością nie jest Bogiem osobowym i nie jest stwórcą wszechświata, ponieważ zauważmy, że jeżeli nie ma realnej różnicy między Bogiem a światem, to świat nie ma stwórcy. Świat sam jest swoim stwórcą. Sam dostarcza uzasadnienia dla swojego istnienia. To jest taki świat w cudzysłowie boski, świat samowystarczalny, ale świat, który ma się nijak do chrześcijańskiej wizji świata i rzeczywistości. Bo w takim wypadku nie da się pomyśleć żadnego istnienia bez istnienia świata, właśnie. Tak, nie da się pomyśleć niczego poza światem. Skoro świat sam jest swoim własno, swoją własną racją bytu, swoim własnym uzasadnieniem, wtedy pytanie o stwórcę, o początek świata i tak dalej, a też o ostateczny cel człowieka i świata, jest pytaniem pozbawionym sensu. Ponieważ każde to pytanie zawiera w sobie odniesienie do jakiejś przyczyny albo do jakiegoś celu, które są transcendentne, czyli są uzasadnieniem z zewnątrz panteizmie nie ma uzasadnienia z zewnątrz, ponieważ świat i Bóg są jednym. Tak, w takim razie, panteiści, jeżeli nie będzie to zbyt dalekie wyjście od naszego tematu, jak panteiści tłumaczą początek świata i jak widzą jego koniec? No bo jeżeli wszechświat materialny istnieje, to czy istnieje odwiecznie? Materia miałaby być odwieczna, ich zdaniem? Trudno powiedzieć, ponieważ panteizm jest bardzo złożonym zjawiskiem. Możemy mówić o bardzo różnych panteistach którzy często z sobą się nie zgadzali. Na przykład w filozofii starożytnej bliscy panteizmu byli stoicy. I oni tę rzeczywistość wyobrażali sobie jako ciągłe przemiany i ciągły powrót. Świat istnieje, potem przeobraża się przez ogień, to jest ta stoicka ekpyrozis, a potem zaczyna się od początku. I tak znowu i znowu, więc w pewnym sensie Rzeczywistość się kończy, ale potem zaczyna się od nowa, czyli jest i skończona, i nieskończona równocześnie. Odpowiadają zatem na pytanie o koniec, ale skąd to się wszystko wzięło, tutaj chyba nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć bez odwołania do czynnika pozamaterialnego. Tak naprawdę nie da się tego wytłumaczyć. Można byłoby tylko przyjąć, że świat nie ma początku i nie ma przyczyny, że po prostu istnieje odwiecznie i sam jest swoją przyczyną. Zresztą święty Tomasz zajmował się tym zagadnieniem wieczności świata. Ono było reprezentowane w jego czasach, czyli w XIII wieku, przez Awerroistów Łacińskich, którzy interpretując w sposób bardzo dosłowny niektóre przynajmniej stwierdzenia Arystotelesa, głosili, że świat istniał odwiecznie. To nie znaczy, że świat nie ma przyczyny, ponieważ przyczyna i skutek nie muszą być uporządkowane chronologicznie na zasadzie pierwszeństwa i następstwa. Przyczyna może być wcześniejsza od skutku, ale równie dobrze, przynajmniej w teorii, przyczyna i skutek mogą być równoczesne, <laughs> ponieważ przyczyna może, może działać równocześnie ze swoim istnieniem, a jeżeli jakaś przyczyna istnieje odwiecznie, to może działać odwiecznie. A jeżeli może działać odwiecznie, to jej skutek też może istnieć odwiecznie, skoro istnienie skutku jest właśnie konsekwencją działania przyczyny. Więc święty Tomasz w swojej dyspucie z awerroistami, którzy głosili odwieczne, odwieczność świata, czyli odwieczne istnienie świata, dochodzi do wniosku, że fakt stworzenia świata w czasie, czyli nie sam fakt stworzenia, ale stworzenia w czasie. Jest prawdą wiary, którą znamy z objawienia, ale nie jest czymś, co można udowodnić filozoficznie, to znaczy na podstawie samego przyrodzonego rozumu. Wiemy o tym, ale wiemy o tym dlatego, że Bóg nam to objawił w pierwszych wersetach Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale sama filozofia nie byłaby w stanie rozstrzygnąć, Definitywnie i ostatecznie pytania o to, czy świat istniał odwiecznie, czy może zaczął się w jakimś momencie. Przejdźmy w takim razie do czwartej tezy tomistycznej, która brzmi jak następuje. Bytu otrzymującego denominację swą odbytowania nie orzekamy o Bogu i o stworzeniach jednoznacznie ani też w znaczeniu całkiem różnym, lecz analogicznie. Zachodzi tu, mianowicie, analogia zarówno atrybucji, jak i proporcjonalności. Mnóstwo pojęć filozoficznych, które pewnie nie są znane naszym widzom, więc trzeba będzie dokonać ich wyłożenia. Co proszę. Myślę, że można tę tezę, a przynajmniej jej zasadniczą treść, przedstawić dość jasno w skrótowy sposób, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Mianowicie, skoro Wiemy, że Bóg i świat nie są ze sobą tożsame. Ponieważ Bóg jest samym istnieniem, więc istota i istnienie w Bogu są jednym. Możemy mówić o różnicy pojęciowej. Między istotą a istnieniem w Bogu. Natomiast w odniesieniu do wszystkich bytów, które nie są Bogiem, czyli do stworzeń, mówimy o różnicy nie tylko pojęciowej, czyli myślnej, ale o różnicy realnej. Eee czym się różni różnica pojęciowa od różnicy realnej. No właśnie tym, o czym a, mówiliśmy wcześniej. to jest różnica, która wynika z rozróżnienia na porządek istnienia i porządek poznania. Bogu nie ma różnicy realnej, między istotą a istnieniem, ale różnica myślna, o której możemy mówić czy pojęciowa właśnie, o której możemy mówić w odniesieniu do Boga, wynika z niedoskonałości naszego poznania. Czyli ta różnica jest ściśle związana ze sposobem naszego pojmowania i nie Dokładnie jest praktyczna tak. w Bogu, tylko, że tak powiem, nam się tak wydaje. To nie jest różnica, która istnieje w Bogu, tylko różnica, o której możemy mówić w porządku, w którym my poznajemy Boga, czyli to jest konsekwencja pewnej wady po naszej stronie. Wady, która polega na tym, że poznajemy na tyle, na ile jesteśmy w stanie poznać, właśnie przez analogię. Ponieważ skoro jak mówiliśmy, a Bóg i świat nie są ze sobą tożsame. Nie jesteśmy panteistami, przyjmujemy rozróżnienie na byt transcendentny, który nie jest częścią stworzonego przez siebie świata, i na całą resztę bytów, czyli na świat stworzony. No to pojawia się pytanie: W takim razie, jak te dwie rzeczywistości mają się do siebie nawzajem? Mianowicie, mają się do siebie analogicznie. Można by powiedzieć, w dość ścisłym sensie, że tak naprawdę odpowiedź na pytanie o to, czy Bóg istnieje, brzmi, że to zależy. No bo to rzeczywiście zależy. Jeżeli pytając o istnienie Boga, mamy na myśli takie samo istnienie, jakim jest istnienie człowieka, albo kamienia, albo drzewa, albo zwierzęcia, no to w taki sposób Bóg nie istnieje. Ale sam w sobie Bóg istnieje tyle, że w inny sposób. Mianowicie istnienie w Bogu i istnienie w stworzeniu, na przykład w człowieku, mają się do siebie analogicznie. I tutaj <laughs> musimy na pewno wyjaśnić, czym właściwie jest analogia, teoria analogii bytu, która w filozofii świętego Tomasza zajmuje bardzo ważne, wręcz kluczowe miejsce. No, i w znacznej mierze wyjaśnia bardzo wiele wniosków, które święty Tomasz przyjmuje i których naucza. Mianowicie, dane pojęcie możemy orzekać o różnych rzeczywistościach. Na przykład pojęcie człowiek możemy orzekać, zarówno o panu redaktorze, jak i o mnie, bo obaj jesteśmy ludźmi. Więc jeżeli jedno pojęcie Tutaj pojęcie człowieka orzekamy o dwóch odrębnych rzeczywistościach, którymi jesteśmy, to ono jest o nas orzekane jednoznacznie. Czyli, a bycie człowiekiem w przypadku pana redaktora i bycie człowiekiem w moim przypadku, bądź w przypadku jakiegokolwiek innego człowieka, jest jednoznaczne. To znaczy, wynika z tego samego. Wynika z tego, że każda ludzka jednostka ma tę samą. Ludzką naturę. Bo wiemy oczywiście, że ludzie różnią się między sobą, ale e, przynajmniej w filozofii arystotelesowsko-tomistycznej pojęcie natury odsyła nas właśnie do tego, co w ludziach jest wspólne. Naturą człowieka jest zwierzęcość i rozumność. Czyli to, co wchodzi w skład definicji człowieka, to, co stanowi istotę człowieka, wszystkim ludziom jest wspólne. I dlatego pojęcie człowiek orzekamy o wszystkich jednostkach ludzkich jednoznacznie. Możemy też mieć do czynienia z innym przypadkiem, mianowicie kiedy jedno pojęcie orzekamy o różnych rzeczywistościach w sposób zupełnie różnoznaczny albo wieloznaczny. I tak jest chociażby w przypadku tego pojęcia zamek, o którym tutaj autor książki wspomina. Zamek to może być budowla, zamek to może być mechanizm w drzwiach, który odpowiada za ich zamykanie i otwieranie. I w obu tych przypadkach te rzeczywistości nie mają ze sobą nic wspólnego. One poniekąd przypadkiem noszą tę samą nazwę, czyli orzekamy o nich to samo pojęcie zamek. I takich pojęć jest oczywiście więcej. Ale to rzeczywiście jest pojęcie, bo używamy tego słowa, ale jednak to słowo napełniamy zupełnie inną treścią w każdym z tych wypadków. No, w każdym razie chodzi o nazwę. Więc tę nazwy zamek orzekamy o różnych rzeczywistościach, ale orzekamy ją w sposób wieloznaczny albo różnoznaczny, ponieważ ona odnosi się do zupełnie innej rzeczywistości w każdym z tych przypadków, i te rzeczywistości nie pozostają ze sobą w żadnym ściśle określonym stosunku. I pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, czyli pomiędzy jednoznacznością w orzekaniu a wieloznacznością, albo różnoznacznością, jest jeszcze przypadek pośredni, który poniekąd góruje nad obiema tymi skrajnościami, mianowicie jest nim analogia. To znaczy taka sytuacja, w której jedną nazwę albo jedno pojęcie orzekamy o dwóch albo więcej rzeczywistościach, ale w taki sposób, że nie są one. To znaczy te rzeczywistości, ani jednoznaczne, ani różnoznaczne, ale zachodzi pomiędzy nimi pewien stosunek, pewne podobieństwo, albo pewna proporcja. To najlepiej widać na przykładzie. Przykład, który mamy tutaj podany w książce, jest tu świętego Tomasza, również zdaje się, że on w ogóle pochodzi od Arystotelesa i jest to przykład zdrowia, ponieważ możemy pojęcie zdrowia, Albo nazwę zdrowia orzekać o człowieku. Możemy powiedzieć, że na przykład Jan jest zdrowy, ale możemy też powiedzieć, że sport jest zdrowy, albo że warzywa są zdrowe. Możemy też powiedzieć, że czyjaś cera jest zdrowa, więc orzekamy o różnych rzeczywistościach jedną nazwę, ale w taki sposób, że ona ani nie oznacza dokładnie tego samego. Ani nie jest to zupełnie przypadkowe używanie tej samej nazwy w odniesieniu do różnych rzeczywistości. Bo jeżeli mówimy, że na przykład Jan albo Paweł jest zdrowy, to określamy podmiot zdrowia. Z kolei, jeżeli mówimy, że ruch jest zdrowy albo że warzywa są zdrowe, to wskazujemy na coś, co jest przyczyną zdrowia. I wreszcie, jeżeli mówimy, że chociażby cera człowieka jest zdrowa, to wskazujemy na objaw, Zdrowia. Więc w tym przypadku akurat one wszystkie odnoszą się do czegoś jednego. Dlatego mówimy tutaj o analogii atrybucji, czyli analogii przypisywania. Ponieważ w samym brzmieniu czwartej tezy tomistycznej. Mamy już wprowadzone to rozróżnienie na analogię atrybucji i analogię proporcji albo proporcjonalności. Rozróżnienie polega na tym, że w przypadku analogii możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami. Albo wszystkie te rzeczywistości, o których coś orzekamy, odnoszą się do czegoś jednego, tak jak w przypadku zdrowia, i wtedy mówimy o analogii. Przepisywania, czyli atrybucji, bo tutaj a, tym punktem odniesienia jest podmiot. Jest ten zdrowy człowiek. Zdrowy człowiek jest punktem odniesienia, ponieważ on, jak to się mówi, realizuje w sposób pełny i najbardziej właściwy pojęcie zdrowia. Natomiast rzeczy, które zdrowie powodują, na przykład sport albo zdrowe odżywianie, albo które są oznakami zdrowia, jak zdrowa cela zdrowa cera, zdrowy wygląd i tak dalej. Są nimi o tyle, o ile odnoszą się do podmiotu, czyli do zdrowego człowieka. I to jest jeden przypadek. A drugi przypadek to jest analogia <coughs> proporcjonalności. I tam mamy do czynienia z sytuacją, gdzie każdy z tych członów analogii spełnia to pojęcie analogiczne w sposób właściwy, ale nie w sposób jednakowy. To znaczy taki, że jeden element ma się do drugiego tak jak trzeci do czwartego albo a ma się do b jak c do d na tym właśnie polega w matematyce proporcja i dlatego nazywamy mmm, tą analogię analogią proporcji w temacie o którym tutaj rozmawiamy możemy więc powiedzieć że istnienie stworzenia ma się do samego stworzenia tak jak istnienie Boga ma się do samego Boga na tym polega Analogia proporcjonalności i brzmienie czwartej tezy tomistycznej mówi nam, że zachodzi analogia zarówno atrybucji, jak i proporcjonalności. To znaczy, pojęcie bytu orzekamy o Bogu i o stworzeniu proporcjonalnie, przepraszam, analogicznie i to jest jeden wniosek czyli byt jest analogiczny w Bogu i w stworzeniu. Istnienie Boga nie jest tym samym co istnienie stworzenia, ale nie jest też ono zupełnie czymś innym i niezwiązanym, ponieważ zwróćmy uwagę, jakie byłyby konsekwencje przyjęcia stanowiska przeciwnego. To znaczy, gdybyśmy powiedzieli, że istnienie Boga ma się nijak do istnienia stworzenia, gdybyśmy uznali, że Bóg jest tak nieskończenie doskonały, wzniosły, i tak dalej, że nie można go w żaden sposób porównywać ze stworzeniem. Gdybyśmy tak uznali, to musielibyśmy, wbrew objawieniu, wbrew świętemu Pawłowi, uznać, że samo poznanie istnienia bytów nic nam nie mówi o Bogu. Nie byłoby żadnej proporcji ani stosunku między przyczyną a skutkiem, bo to nie jest tylko filozoficzne, spekulatywne ujęcie. Rzeczywistości. To już w Piśmie Świętym mamy wyraźnie powiedziane u Świętego Pawła, że byty materialne, które poznajemy, a właściwie postrzegamy zmysłami, są skutkami przyczyny, którą jest Bóg. Więc ta relacja przyczyna-skutek jest zawarta wprost i wyrażona w samym objawieniu. To nie jest tylko hipoteza filozoficzna wprowadzona czy to przez Arystotelesa, czy przez świętego Tomasza Zakwinu i tak dalej. Ona jest już w samych tekstach natchnionych. Więc filozofia tak naprawdę tutaj nie działa w warunkach dowolnie przyjętej hipotezy, tylko działa w warunkach prawdy objawionej, którą następnie trzeba racjonalnie uzasadniać, bronić jej i tak dalej. Istezy też tutaj wynika, jak rozumiem, że można dowodzić istnienia Boga na podstawie no pewnie obserwacji rzeczy stworzonych. Dokładnie tak, na podstawie pewnej analogii, właśnie, pomiędzy stworzeniem a Bogiem, ponieważ to mistyczne dowody na istnienie Boga, o których jeszcze będziemy sporo mówić a w czasie dalszego omawiania kolejnych tez zawartych w tej książce. Wszystkie te dowody. Wychodzą właśnie od rzeczy zewnętrznych. I jest to kolejny wniosek wynikający z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym, że porządek istnienia jest odrębny od porządku naszego, przynajmniej poznania. Tylko w przypadku Boga, porządek istnienia i poznania jest tożsamy. I właśnie dlatego, że te porządki są odmienne, musimy wychodzić od rzeczy dla nas poznawalnych. I stopniowo wznosić się do rzeczy, które dla nas są mniej poznawalne, czyli do Boga, ale, jak mówi święty Tomasz, Bóg sam w sobie jest czymś najbardziej poznawalnym. Właśnie dlatego, jest, że jest czystym aktem. Tym, co jest poznawalne, jest akt. Akt jest bardziej poznawalny niż cokolwiek innego, ale nie dla naszych niedoskonałych władz poznawczych, ponieważ podmiot naszego poznania, czyli nasza dusza intelektualna, jest substancjalnie związany z ciałem. Duszy ludzkiej nie da się, i o tym też będziemy mówić przy omawianiu kolejnych tez, duszy ludzkiej nie da się zdefiniować bez odniesienia do ciała. Mówiłem wcześniej, że Bóg jest aktem, że jest bytem samoistnym, że jest esse subsistence. I to pojęcie samoistności poniekąd też jest orzekane analogicznie. Ono nie zawsze znaczy dokładnie to samo, ponieważ Bóg jest bytem samoistnym, sam w sobie w najbardziej pełnym i bezwzględnym tego słowa znaczeniu, ale dusza ludzka też jest bytem samoistnym, a jakby powiedział święty Tomasz sekundum quid, czyli pod pewnym względem dusza jest dusza ludzka, przynajmniej jest bytem samoistnym o tyle, że jest zdolna do istnienia. Bez istnienia ciała, mówiąc inaczej, że jest zdolna do dalszego życia po śmierci ciała, tego święty Tomasz też dowodzi. Nie będziemy teraz tego omawiać, ze względu na to, że zbytnio odbieglibyśmy od naszego zasadniczego tematu. W każdym razie dusza ludzka też jest bytem samoistnym, ale tylko pod pewnym względem, ponieważ to, że dusza ludzka może istnieć po śmierci ciała, nie oznacza, że dusza ludzka jest bytem koniecznym. Ponieważ każdą ludzką duszę Bóg kiedyś stworzył, a wcześniej jej nie było. Żadna ludzka dusza nie uzasadnia swojego własnego istnienia. Domaga się z konieczności wcześniejszej przyczyny albo całego łańcucha przyczyn. Który bez Boga samoistna. Nie jest samoistna, bo bez Boga nie mogłaby istnieć. Dokładnie tak. Co więcej, nie mogłaby też poznawać. Nawet w tym stanie samoistnym nie mogłaby poznawać, gdyby nie otrzymywała. Form poznawczych od Boga, a jeszcze w czasie życia doczesnego, dusza nie mogłaby poznawać, gdyby tych form poznawczych nie abstrahowała z wyobrażeń, których dostarczają zmysły zewnętrzne, więc jest właściwie zależna pod, pod każdym względem. Przejdźmy w takim razie na koniec do tych błędnych, już w kościele szerzonych koncepcji, które odchodzą od nauki świętego Tomasza, jak te koncepcje, które szerzył wspomniany już Tayyar de Sherdeen, chyba taki ojciec XX-wiecznego i XXI-wiecznego katolickiego quasi-panteizmu. Na czym polega błąd Tayyar'a de Sherdeen i jaka jest skala jego rozpowszechnienia w kościele? Błąd Tayyar'a można najkrócej przedstawić, um, cytując jedną z jego myśli. Mam nadzieję, że zacytuję ją w miarę dokładnie, ponieważ cytuję z pamięci. A pisał on w jednym ze swoich dzieł, że w miarę jak Bóg dokonuje metamorfozy, czyli przekształcenia świata, świat dokonuje endomorfozy, czyli takiego wchłonięcia Boga. Więc. To jest bardzo ryzykowne stwierdzenie. Po pierwsze, dlatego, że pojęcia, którymi operuje Teart w przeciwieństwie do pojęć świętego Tomasza, są trudne do precyzyjnego zdefiniowania, a po drugie, dlatego, że on traktuje, mam wrażenie, traktuje Boga i świata jako takie dwie rzeczywistości, które na siebie współoddziałują wzajemnie, ale nie w taki sposób, jaki to przedstawia katolicka ortodoksyjna teologia ale na sposób właśnie panteistyczny. To znaczy przekształcanie świata przez działanie Boże prowadzi do tego, że świat przekształca Boga, wchłaniając Go niejako w siebie, tak? czyli przebóstwiając się. Całej tej panteistycznej wizji filozoficznej czy quasi teologicznej Tejarda przecież mamy takie motywy jak Chrystus kosmiczny. Tejart przyznając się przecież dość wprost chyba w swoich listach, do tego, że nie ma nic przeciwko temu, żeby nazywać go panteistą, ponieważ on uważał, że istnieje zdrowa postać panteizmu. Tutaj trochę mam wrażenie, że w XX wieku powrócił paradoksalnie na włonie katolicyzmu, powrócił ten spór z niemieckiego oświecenia. Spór pomiędzy Jakobim i Mendelssohnem. Spór o to, czy panteizm koniecznie prowadzi do ateizmu i determinizmu, czy da się go <laughs> oczyścić w taki sposób, żeby był zgodny z koncepcją teistyczną albo z wolną wolą w człowieku. No i zarówno w XVIII wieku zdania były podzielone, jak i w XX wieku. Bo z jednej strony Teilhard przedstawiał swoisty bardzo. Panteizm, a w sposób, który uważał za dający się pogodzić z chrześcijańskim objawieniem, właśnie nazywając to panchrystyzmem, to było jego, zdaje się, autorskie określenie. Ale z drugiej strony wiemy, że Urząd Nauczycielski Kościoła miał w tej kwestii inne zdanie. I co prawda Tejart nie został potępiony. Imiennie, bezpośrednio, ale przedstawiane przez niego tezy już zostały potępione. Zresztą, nawet gdyby nie zostały, no to pamiętajmy, że w XIX wieku w syllabusie errorum papieża Piusa IX panteizm został potępiony wprost. Pytanie, czy był definiowany tak, jak go definiował do Rdeł? De Na pewno nie był definiowany tak samo, ponieważ Tyjard w ogóle unika definiowania czegokolwiek. Pamiętajmy, że definiowanie to jest ścisłe określanie Czym dana rzecz jest i co za tym idzie, czym nie jest. A w momencie, kiedy jesteśmy na a, polu panteistycznym, to właśnie takiego definiowania, czyli ustalania granic pomiędzy rzeczywistościami się unika, bo na tym właśnie polega panteizm. To jest zacieranie granic pomiędzy rzeczywistościami, a nie wytyczanie tych granic. A bez wytyczania granic pomiędzy istotami rzeczy nie ma prawdziwej definicji. Więc to jest takie pływanie w morzu pojęć, które nie są od siebie wyraźnie odrębne, nie są wyraźnie rozgraniczone, one zlewają się w jedno, tak jak wcześniej na przykład u Bergsona, z którego zresztą Teilhard de Chardin czerpał, jak zresztą wszyscy moderniści, czerpał bardzo obficie. Powiedział pan, że Teilhard de Ardeon unikał jasnego stosowania pojęć i trudno wyjaśnić, czym miałaby być ta jego metamorfoza czy endomorfoza choćby. W takim razie, na gruncie jakiej filozofii bazował Teilhard de Ardeon? Bo rozumiem, że nie posługiwał się aparatem pojęciowym filozofii arystotelowsko-atomistycznej, tylko czym właśnie? Oczywiście nie posługiwał się pojęciami arystotelesowsko tomistycznymi ponieważ one by nie umożliwiły tworzenie takiej. Kwazipanteistycznej panteistycznej wizji świata i to jeszcze z zachowaniem podstawowych elementów wizji chrześcijańskiej. No bo przecież tejar tworzy panteizm niby to chrześcijański. Jakimi pojęciami on się posługiwał? W dużej mierze on się posługiwał swoimi własnymi pojęciami. Część z nich czerpał oczywiście także z innych filozofów. Ja nie znam pism Tejarda aż tak dobrze, żeby się zajmować. Ewentualną recepcją pojęć innych filozofów w jego własnej działalności. Natomiast odsyłam tutaj zarówno pana redaktora, jak i naszych widzów do książki, którą omawialiśmy tutaj kiedyś. Znakomita praca księdza Dominika Burmo 100 lat modernizmu. Autor tej książki poświęcił osobny rozdział de Desjardins i omawia tam m.in. właśnie jego. Pseudochrześcijański panteizm wraz z odpowiedzią Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w encyklice Humani Generis papieża Piusa XII. W takim razie na koniec pytanie, czy w pańskiej ocenie, bo mnie się tak przynajmniej zdaje, jest w ogóle panteizm i uprawianie panteizmu możliwe na innym gruncie niż pewnego bajania i tworzenie takich pojęć właśnie zdefiniowanych, czyli w kategoriach quasi-mitycznych, bo jak rozumiem, filozofia św. Tomasza i Arystotelesa daje sprecyzowane pojęcia, bliskie raczej nauce matematycznej, dlatego możemy mówić, że ta filozofia jest naukowa, a to, co słyszę o panteizmie, wskazuje właśnie na raczej taką rzeczywistość mityczno-bajarską po prostu. Istnieje taki panteizm właśnie mityczno, wręcz może nawet mistyczny, czy pseudomistyczny, ale są też w hmm, nurtach, bo to mówimy o różnych nurtach panteizmu tak naprawdę. Są też ruchy, które starają się ujmować to od strony bardzo racjonalnej i to takiej wręcz hmm, przesadnie racjonalnej. Przez przesadny racjonalizm rozumiem tutaj odrzucenie wszelkiej nadprzyrodzoności. To znaczy, rzeczywistością jest tylko to, co jest poznawalne zmysłowo i rozumowo, ale nie ma sfery żadnej, sfery nadprzyrodzonej, więc nie ma spekulacji filozoficznej. Bo filozofia spekulatywna polega na tym, że w zwierciadle, czyli in speculo, rzeczywistości postrzeganej zmysłowo, próbujemy odkryć prawdy dotyczące rzeczywistości poza zmysłowej. Natomiast taki przesadny racjonalizm, Również może przyjmować formę panteistyczną. Dość ciekawym przykładem takiego stanowiska jest Albert Einstein. On co prawda nie uważał sam siebie za panteistę, a przynajmniej nie mówił o tym wprost, ale jest w jego pismach, także w korespondencji, wiele miejsc, które pozwalają klasyfikować jego wizję świata jako panteistyczną. Zwróćmy uwagę, że Einstein mówi między innymi o tym, że to, co nazywamy materią, w rzeczywistości jest tylko energią, której wibracje zostały obniżone tak bardzo, że stała się widzialna i namacalna dla naszych zmysłów. A zatem tak naprawdę nie ma różnicy pomiędzy energią i materią, czyli używając bardziej naszych tomistycznych pojęć, nie ma różnicy pomiędzy aktem i możnością. Pisał też, że jego zdaniem Bóg to jest tylko wytwór dziecinnego umysłu. No bo rzeczywiście, jeżeli nie ma różnicy pomiędzy energią i materią, jeżeli nie ma różnicy pomiędzy aktem i możnością albo formą i materią, no to rzeczywiście istnienie Boga jako odrębnego, transcendentnego bytu jest zupełnie niepotrzebne, bo każdy byt sam w sobie już. Jest Bogiem, jest zarówno aktem, jak i możnością. I to w całej pełni tego słowa. mam, że Albert Einstein i inni XX-wieczni nie zmierzyli się nigdy w sposób poważny z filozofią Świętego Tomasza. Czy można powiedzieć, że oni budują na jakiejś takiej fundamentalnej krytyce, którą ktoś przeprowadził na nauczania Świętego Tomasza? Nie wydaje mi się, żeby oni bazowali na fundamentalnej krytyce Świętego Tomasza, ponieważ zwróćmy uwagę, że. Filozofia Świętego Tomasza dość szybko uległa zapomnieniu. Wielką zasługę w jej przypomnieniu i przywróceniu do życia odegrał papież Leon XIII, encykliką Eterni Patris. I w zasadzie głównie w łonie Kościoła katolickiego odrodził się neotomizm pod koniec XIX wieku, ale to odrodzenie neotomistyczne, czyli ponowne docenienie filozofii Świętego Tomasza. Ogranicza się nie tylko do Kościoła katolickiego, ale wręcz do pewnych szkół w Kościele katolickim, bo przecież wiemy, że dzisiaj ogólnie w Kościele filozofia Świętego Tomasza wcale nie cieszy się wielkim uznaniem. Wiemy, że przecież w wielu seminariach duchownych, także w Polsce, Suma Teologiczna to jest książka, której prawie nikt nie czyta, a zajmowanie się na poważnie Świętym Tomaszem. W taki konsekwentny właśnie sposób i to jeszcze w opozycji do modernizmu też nie jest zbyt mile widziane. Więc nie możemy tutaj tracić z oczu tej perspektywy, że tomizm, który jest dla nas, jako dla katolików, idących za wypowiedziami Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, czymś bardzo ważnym, ponieważ jest raz, że jest filozofią najbardziej zgodną z chrześcijańskim objawieniem, z prawdami wiary, które. Kościół święty podaje do wierzenia, a dwa, że jest filozofią, która w pewien sposób daje najbardziej spójny, logiczny, ale też dostosowany właśnie do naszego sposobu poznawania obraz rzeczywistości, ponieważ święty Tomasz, idąc za Arystotelesem, przyjmuje, że musimy wychodzić od tego, co jest nam bezpośrednio dostępne. Natomiast poza tym światem katolickim, raczej dyskurs filozoficzny czy w ogóle naukowy nie przewiduje odwoływania się do Świętego Tomasza, ponieważ po prostu Świętego Tomasza traktuje się jako część scholastyki średniowiecznej, a scholastykę przywykło się traktować w sposób bardzo lekceważący jako filozofię albo oderwaną od rzeczywistości, albo zajmującą się dzieleniem włosa na czworo w związku z czym nie mającą zbyt wiele pożytecznego wpływu na umysłowość człowieka. I także po to, żeby ten fałszywy obraz przełamać, są te rozmowy i są niejako, mam nadzieję, wypełnieniem polecenia Leona XIII, aby przywracać świętego Tomasza. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby nasz kanał śledzić. Będą kolejne jeszcze programy, kolejne tezy tomistyczne. Będzie pan Marcin Beściak wykładał i wyjaśniał. Ja zachęcam do tego, żeby wspierać nasz kanał. To można robić tak, jak jest rozpisane pod tym nagraniem. Kłaniam się z Panem Bogiem.